Tomasz Jarzębowski, z szóstką Maciej Murawski, numer 7 Adam Majewski, z ósemką Cezary Kucharski, z dziewiątką Stanko Switlica, numer 13 Bartosz Karwan, z czternastką Aleksander Wukowicz, z numerem 18 Jacek Magiera i z numerem 21 Radosław Wróblewski. Trener Dragomir Okuka ma jeszcze na ławce rezerwowych Artura Borusa, Siergieja Omeljańczuka, Tomasza Kiełbowicza, Łukasza Mierzejewskiego, Rafała Siadaczkę i Mariusza Piekarskiego. Skład Stomilu Olsztyn, w bramce Łukasz Załuska, z numerem 3 Tomasz Lenart, z piątką Rafał Berliński, z numerem 6 Artur Januszewski, z 11 Krzysztof Kowalczyk, z numerem 13 Łukasz Kościuczuk, z 14 Sławomir Święcki, z numerem 15 Paweł Holc, z 18 Mirosław Milewski, z numerem 23 Piotr Bajera i z numerem 24 Abel Salami. Pięta atmosfera pikniku. Wszyscy czekają na to, że zaczęło się to wszystko od 4 remisów w momencie, kiedy Stomil debiutował w Ekstraklasie. Później 3 lata temu przyszła porażka, jedyna, której Stomil doznał na własnym stadionie, 1-2. Wtedy w 89 minucie zwycięską bramkę dla Legii zdobył Marcin Mięciel. No a potem 2 zwycięstwa, 1-0 i wiosną tego roku 2-1. Teraz widzicie Państwo piłkarzy Legii. I to, co mówiliśmy, Wukowicz od pierwszej minuty, on wszedł w meczu z Radomskiem w trakcie pierwszej połowy za Macieja Murawskiego i tuż po wejściu na boisko popisał się zagraniem do Radosława Wróblewskiego. Wtedy to Legia zdobyła bramkę. Wukowicz od pierwszej minuty, Szala tym razem w roli obrońcy. Jest także Switlica, który zdobył 2. gola w meczu z Radomskiem z rzutu wolnego. O Switlicy mówi trener Okuka, że jest to piłkarz, który może cały mecz przestać, cały mecz przechodzić, byleby tylko strzelił tego ważnego, decydującego gola. Mówiliśmy także o składzie Stomilu Olsztyn. Tu jest jedna nowa postać, Rafał Berliński. On będzie występował z numerem 5. Ten zawodnik debiutuje dzisiaj w Ekstraklasie w barwach Stomilu. Przeszedł przed sezonem do zespołu z Olsztyna z Odry Opola, ale tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek doznał kontuzji, która wyłączyła go właśnie z dotychczasowych spotkań. On już zagrał w środku tygodnia w Grodzisku Wielkopolskim w rewanżowym meczu Pucharu Ligi, który Stomil przegrał z Grochlinem 2-0, no ale tam trener Marek Chojnacki zabrał tylko 2 zawodników z pierwszego składu, grało 9 rezerwowych. Już sędziowie z panem Piotrem Święsem z Katowic jako głównym przygotowani są do wyprowadzenia obu drużyn. Paweł Holc, kapitan Stomilu, no i Cezary Kucharski, kapitan Legii. Co do Holca, też nie było wiadomo, czy wystąpi w dzisiejszym spotkaniu. On przed meczem w Grodzisku nie trenował, leczył kontuzję, no ale jest już przynajmniej na tyle w pełni sił, że może poprowadzić swoją drużynę do meczu z Legią. No a co znaczy Holc dla olsztyńskich kibiców i dla Stomilu, tego chyba nie trzeba tłumaczyć. Wiele ważnych bramek, wiele decydujących także o zwycięstwach Stomilu. Trener Marek Chojnacki powiedział przed tym meczem w wywiadzie dla Gazety Olsztyńskiej dość kontrowersyjne zdanie. Legia to w tej chwili tylko nazwa. Nazwa, którą oczywiście trzeba szanować, ale której można bardzo wysoko postawić poprzeczkę. Pytany przeze mnie przed meczem Marek Chojnacki, czy nie było to zbyt ryzykowne stwierdzenie, powiedział, że on się tego zdania nie wstydzi, że dla niego w tej chwili Legia grająca to, co gra w tym sezonie, to jest rzeczywiście tylko nazwa, to jest przeszłość, to jest historia. Stomil, jak już mówiłem, grał w środku tygodnia mecz w Grodzisku w Pucharze Ligi. Po 1-1 w Olsztynie przegrał 0-2 i odpadł z rozgrywek. No a Legia, o czym wszyscy wiemy, grała rewanż w Pucharze UEFA. Też niełatwo grało się, choć na własnym stadionie, ale to spotkanie zakończone zwycięstwem 2-1 oczywiście dawało awans do kolejnej rundy warszawskiemu zespołowi. Piotr Święs, arbiter z Katowic, w towarzystwie panów Marcina Lisa i Alberta Smalcerza. Piłkarze Stomilu tradycyjnie w żółto-niebieskich strojach, piłkarze Legii także w tych takich historycznych właściwie barwach, znanych sprzed chociażby 20-30 lat, kiedy Legia sięgała po tytuły Mistrzów Polski, występowała w europejskich pucharach w biało-czarnych strojach. Za moment będziemy mieli losowanie stron. Cezary Kucharski, który tu przecież w Stomilu także występował, który dla zespołu z Olsztyna zdobywał bardzo cenne bramki, tym razem w roli kapitana Legii, i decyduje Paweł Holc. A propos obu kapitanów, to w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego były piłkarz Stomilu, wypożyczony wtedy do Stomilu z Legii,
I teraz wrócił do zespołu warszawskiego, ale gra w rezerwach. Sawicki powiedział, że to spotkanie zakończy się remisem 1-1, że bramki strzelał właśnie Kucharski dla Legii i Holce dla Stomilu Skarnego. Sawicki w poprzednim sezonie w barwach Stomilu, ale nie grał w tym zwycięskim meczu zespołu z Olsztyna wygranym przez Stomil 2-1. Taka była wówczas umowa między klubami z Olsztyna i z Warszawy. Maciej Murawski zachęca swoich kolegów z Legii do walki od 5 minut, tradycyjne przed momentem kółeczka, to Abel Salami przed momentem na ekranach. Bardzo ważny piłkarz, chociaż po meczu przed tygodniem we Wronkach pojawiły się opinie, że grał zbyt ostro, że faulował celowo. On tam dostał wówczas żółtą kartkę. Czytałem komentarze, że mógł nawet zobaczyć czerwony kartonik. Pan Piotr Święs już przygotowany, przygotowani także piłkarze Legii. Oni rozpoczną to spotkanie. I za moment w Olsztynie bardzo ciekawie, miejmy nadzieję, zapowiadający się mecz pomiędzy Stomilem i warszawską Legią. Wszystko gotowe, jeszcze arbiter sprawdza, czy gotowi są asystenci, czy gotowi są bramkarze. Łukasz Załuska, czego Państwo nie widzieli, jeszcze tam rozgrzewał się na linii pola bramkowego. No i zaczynamy. Legia już od początku próbuje zaatakować piłkarzy z Olsztyna w okolicach ich pola karnego. Teraz walczył Piotr Bajera, to także w tym sezonie nowa postać w zespole ze stolicy Warmii i Mazur. I przed momentem ten, o którym wspominałem przed rozpoczęciem spotkania, Berliński. Załkus Stomil, ale nie bardzo jest komu rozegrać tę akcję, bowiem piłkarze z Warszawy już pilnują zawodników Stomilu na ich połowie. Teraz dobra akcja prawą stroną. Lenard zagrał w kierunku Sławomira Święckiego. Paweł Holc w pole karne. Tutaj jest Bajera. Jest jeszcze Kowalczyk, Krzysztof Kowalczyk, Berliński i musi to wszystko od początku budować Święcki. Wycofał do tyłu do Kościuszuka, ten jeszcze w okolice własnego pola karnego. Na lewą stronę podanie do Kowalczyka, jednak zbyt długie. Podziękował jednak Krzysztof Kowalczyk swojemu partnerowi za próbę rozegrania tej akcji. Wojciech Szala. Mówił Łukasz Płóciennik, ten piłkarz w momencie, kiedy Bartosz Karwan był kontuzjowany, zastępował go na lewej pomocy w meczu z Radomskiem i czynił to dość udanie. No ale Karwan wrócił do drużyny i oczywiście Szala musiał wrócić też na swoją pozycję, czyli na prawą obronę. Kucharski, krótkie zgranie, na prawej stronie jest Karwan. Wybiegał mu Szala, ale nie zdecydował się Bartosz Karwan. Zobaczył Majewskiego. Majewski! I nie musiał interweniować Łukasz Załuska. Adam Majewski o tym piłkarzu mówiło się ostatnio. Zresztą także trener Okuka wspominał, że Majewski gra dużo słabiej niż to miało miejsce jeszcze kilka tygodni temu. I rzeczywiście na pewno na początku sezonu Adam Majewski nie potwierdzał tych opinii, które zbierał chociażby w poprzedniej rundzie. Lenard. Na razie piłkarze Stomilu powolutku przesuwają się w kierunku środka boiska. Teraz długie podanie na lewą stronę, ale tak jak kilkadziesiąt sekund temu nie sięgnął Kowalczyk, tak tym razem nie opanował piłki Januszewski. Murawski. Na lewej stronie ma Jarzębowskiego. Wukowicz. Kucharski, Legia, ale to zagranie Szali nie najlepsze, chociaż jeszcze goście. I teraz próba wyjścia piłkarzy z Olsztyna. Holc w kierunku Salamiego. Salami przyjmowany przez Macieja Murawskiego. Będziemy mieli rzut wolny dla Legii. Murawski nie za bardzo zgadzał się z decyzją pana Święca, ale arbiter pokazał, że Murawski nie przepisowo atakował rywala z tyłu, że nie był to atak na piłkę, tylko na nogi zawodnika. Kowalczyk.
Salami, przy nim Szala. Kościuczuk, wybiega mu Święcki, ale Kościuczuk do Lenarta. Nie mają na razie pomysłu piłkarze z Olsztyna na skuteczne rozegranie akcji na połowie drużyny z Warszawy. Teraz lewą stroną ucieka Januszewski, do niego próba zagrania Januszewski, wychodzi mu teraz Salami, ale lepsi legioniści. Kucharski, bardzo ładnie teraz w kierunku Karwana, ale zbyt krótko i zdążył wrócić za piłkarzem Legii Krzysztof Kowalczyk. Januszewski i Stanko Świetlica, Świetlica nieprzepisowo atakował piłkarza Stomilu przy tym wyskoku. Takie jest zdanie arbitra. A tam rzeczywiście poszła w ruch ręka, Świetlica oparł się na rywalu. No i trener Okuka z Dariuszem Kubickim pokazujący coś tam w kierunku swoich zawodników. Kolejny rzut wolny dla Stomilu, tym razem z prawej strony boiska. Teraz nieprzepisowo poczynał sobie Tomasz Jarzębowski. I olsztynianie, Salami, gramy dalej, pokazuje pan Święs, ale piłka wraca w okolice pola karnego Legii i wyjaśniają teraz to wszystko goście. Salami i bardzo spokojnie Adam Majewski. Wojciech Kowalewski nie mógł łapać tej piłki, bowiem to było podanie w kierunku własnego bramkarza, Wukowicz. Niedobrze teraz jednak przyjął piłkę w okolicach środka boiska. Audę dla Stomilu, już prawą stroną Święcki. Tam przed polem karnym jest dwóch piłkarzy z Olsztyna, Bajera i Salami. Obaj sobie chyba przeszkodzili przy tym dośrodkowaniu. Jeszcze włączył się w to wszystko któryś z obrońców Legii. I nic groźnego z tej akcji nie wynikło. Karwan do Majewskiego. Już tam uciekał na prawą stronę Kucharski, ale niepotrzebnie zwolnili grę goście. Znów Majewski atakowany przez Berlińskiego. Teraz na lewej stronie jest Jarzębowski. Jest Cezary Kucharski. Kucharski, przy nim Januszewski. Dobra interwencja zawodnika Stomilu Olsztyn. Podziękowanie teraz Kucharskiego. Właściwie przeprosiny, bo był tam Świetlica przed polem ramkowym. Kucharski nie zauważył swojego partnera, próbował rozegrać indywidualnie tę akcję. No i z rzutu rożnego goście. A Marek Chojnacki, który nie czuje respektu dla Legii, z zainteresowaniem spogląda na to, co dzieje się przed jego bramką. Tymczasem Legia w ataku i na wszelki wypadek jeszcze na rzut rożny Mirosław Milewski. Kolejny zatem rzut rożny dla zespołu Legii, teraz z prawej strony. Radosław Wróblewski, strzelec pierwszej bramki w meczu z Radomskiem. Tej na 1-1. Jest tam Szala, ale chyba nie spodziewał się, że piłka znajdzie się tak blisko w jego zasięgu. Walczy Szala z Lenartem i skończyło się to na aucie bramkowym, zatem piłka dla Stomilu. Tomasz Lenart przed meczem w Grodzisku, tym rewanżowym w środku tygodnia, doznał kontuzji. Też nie wiadomo było, czy zagra w dzisiejszym spotkaniu, ale okazało się to wszystko, na szczęście dla piłkarza Stomilu, niezbyt groźne. Załuska daleko. Uraski nie za bardzo wiedział, gdzie jest piłka. Teraz gramy dalej, pokazuje arbiter. Uznał, że to Holc zagrał zbyt nisko głową, że nie było tam za wysoko uniesionej nogi piłkarza Legii. Błąd Stomilu w środku boiska. Kucharski, ale skończyło się to przynajmniej na razie korzystnie dla zespołu gospodarzy. Lenart i znów Bajera, przy nim Jarzębowski, Bajera i w kierunku Salamiego dośrodkowanie, Salami, przy nim Szala. Dobrze pilnowany
Czarnoskóry napastnik Stomilu przez Wojciecha Szale. Brawa teraz dla kibiców, bo wywalczył piłkę Kowalczyk. Troszkę w ciemno, był tam co prawda Salami, ale też po raz kolejny dobrze pilnowany, nie było tam przewinienia. Nadal jednak próbują piłkarze Stomilu. Niebezpieczne to jest takie rozgrywanie piłki, bo legioniści czyhają tylko na błąd rywali. Murawski złapał się teraz za głowę. Złapał się za głowę też piłkarz Stomilu. Być może za moment zobaczymy to wszystko na powtórce. Obaj się po prostu zderzyli głowami przy tym wyskoku. O właśnie, był faul na Murawskim, to nie ma wątpliwości. Atakował Januszewski i nie wiem, co teraz zrobi pan Święs. Czy wznowi piłkę rzutem w grę, rzutem sędziowskim, czy będzie rzut wolny dla Legii? Wydawało się, że powinien być rzut wolny dla Legii, ale pan Święs gwiznął dopiero po kilku sekundach, kiedy zobaczył, że obaj zawodnicy padli na murawę, że chwycili się za głowę, więc być może tak, będzie chyba rzut sędziowski. Holc i Kucharski już przygotowani, no ale Januszewski jeszcze leży na murawie boiska, nie widzi tego pan Święs, bo wszystko to za jego plecami. Dopiero teraz pokazuje, że piłkarz Stomilu musi opuścić boisko, a na noszach Maciej Murawski. Uraz Murawskiego troszkę poważniejszy, bardzo pechowy tydzień dla piłkarza Legii zapowiada się. Najpierw to, co twierdził, angina, gorączka, rzut karny w meczu z Radomskiem. Stomil teraz bardzo ładnie oddał piłkę legionistom. No a w dzisiejszym spotkaniu, już koło 10 minuty meczu, wygląda na to, że Murawski może na boisko nie wrócić. Na razie Legia w dziesiątkę i atakuje. Świetlica jednak nie opanował piłki. Poradził sobie z nim Berliński, jednak co nie podoba się kibicom, arbiter uznał, że Stanko Świetlica był faulowany. Spieszą się teraz legioniści, chociaż grają w osłabieniu. Karwan w pole karne, tam jest tylko Kucharski, ale przeszła piłka i dopiero teraz bardzo ładnie wrócił pod własną bramkę Milewski. Raz jeszcze ta sytuacja, dośrodkowanie Karwana i interwencja nie Milewskiego jednak, tylko Sławomira Święckiego. Maciej Murawski nadal poza boiskiem na noszach, nawet nie podniósł się. Tymczasem Legia krótko rzutu rożnego, no i bardzo niebezpieczna sytuacja i bardzo dobra interwencja 19-letniego Łukasza Załuski, który przed tygodniem debiutował we Wronkach w Wielkopolsce, niedaleko klubu, z którego pochodzi, wywodzi się Szamotuł. Wychowanek trenera Dawidziuka miał okazję do debiutu w lidze w swoich rodzinnych stronach. Tam Stomil przegrał co prawda 2-3, ale Załuska za kilka interwencji zebrał całkiem pochlebne opinie. Teraz niepotrzebnie wybiegł jednak na 5 metr. I jaka decyzja arbitra? Aut bramkowy, pokazuje pan Święs. Wydawało mi się, że tam wcześniej był faulowany piłkarz Stomilu w okolicach pola bramkowego. Nie zmienia to jednak faktu, że właśnie od bramki będą wykonywać stały fragment gry gospodarze. Milewski, Januszewski, a Murawski cały czas poza boiskiem, cały czas przy nim lekarze i masażyści drużyny Legii. Stomil zatem z przewagą jednego zawodnika. Karwan na lewą stronę do Wróblewskiego. Wróblewski ładnie przejął piłkę, poradził sobie ze Święckim. Wróblewski, ale w polu karnym tylko Świetlica. Wróblewski i w boczną siatkę. Zero do zera zatem na stadionie Stomilu. A teraz oddaję głos Łukaszowi Płóciennikowi. Dowiemy się, co z Maciejem Murawskim. Maciejem Murawskim wszystko w porządku. Ma tylko rozciętą skórę na głowie, założony opatrunek i za chwilę powróci na boisko. Lekarze powiedzieli, to nic poważnego i na pewno będzie mógł kontynuować grę. Właśnie wraca. Koszulka Murawskiego już lekko czerwona, bandaż na głowie, ale to za chwilę, bo Stomil, Kowalczyk zablokowany jednak przez Szale i wybija piłkę, oby jak dalej, najdalej od własnej bramki, Magiera. Widzicie państwo właśnie Macieja Murawskiego, przypomina trochę takiego słynnego obrońcy angielskiego Terry Butchera w meczu Anglia-Szwecja, kiedy to Butcher grał do końca spotkania, mimo że broczył krwią po właśnie takim zderzeniu głową. Co ciekawe, Butcher po angielsku nazywa się, to jest rzeźnik, a więc wówczas nie brakowało bardzo satyrycznych komentarzy. Całe szczęście dla Murawskiego i dla piłkarzy Legii, że ten uraz nie okazał się groźny. Chociaż to, jak prezentuje się w tej chwili piłkarz Legii, do przyjemnych obrazków nie należy. I Legia w ataku. Uderzenie z dystansu.
będziemy mieli rzut rożny, bowiem piłka odbiła się jeszcze rykoszetem od któregoś z zawodników Stomilu. A uderzał Tomasz Jarzębowski. Z rzutu rożnego Wróblewski, on tradycyjnie wykonuje te fragmenty gry z obu stron boiska. Wróblewski, spory ruch w polu karnym Stomilu. Wrócił Bajera, nie da rady Salami, dobrze Kucharski. Zobaczył Magierę i znów Legia. Cezary Kucharski lewą stroną boiska w polu karnym. Jest Bartosz Karwan, Karwan jeszcze z Fitlica. I będzie aut bramkowy. Bartosz Karwan pokazuje coś swoim kolegom. Niezbyt wygodna była to pozycja. Dostał piłkę za plecy. Później zablokowany ten strzał. No i dobitka z Fitlicy. Bardzo efektowna, ale jednak Legii korzyści nie przyniosła. 15 minut meczu za nami. 0-0 na stadionie w Olsztynie. Nie było jeszcze specjalnie groźnych sytuacji pod obiema bramkami. Może oprócz tego uderzenia z dystansu piłkarzy Legii, po którym bardzo ładną interwencją popisał się młody bramkarz Stomilu Łukasz Załuska. Lenart do Salamiego, Kościuczuk, ale siła złego na jednego, było tam aż trzech piłkarzy Legii. Teraz troszkę swobody miał Święcki, niezbyt dobrze przyjął Kościuczuk, faulował Wróblewskiego. Uspokaja grę pan Święc. Atak z tyłu na nogi. A ja otrzymuję informację, że w Krakowie po 13 minutach nie ma bramek. Wisła Zagłębie 0-0 zatem. Podobnie jak w Olsztynie. Lenart. Dobrze Majewski, przejął Wróblewski, ale wrócił Lenart i naprawił swój błąd sprzed kilku sekund. I legioniści z Fidlica. Adam Majewski nie bardzo ma komu zagrać. Wycofał zatem akcję. Wychodzi Szala. Szala podciąga w pole karne. Wojciech Szala. I mamy bramkę. Cezary Kucharski. 1-0 dla Stomilu. Dla Legii oczywiście, przepraszam bardzo, tak się przyzwyczaiłem do tego, że Kucharski grał swego czasu w Stomilu. Sprawdza się to, co zapowiadał Maciej Sawicki przed meczem, że Kucharski zdobędzie bramkę dla Legii. No teraz pytanie, czy Holc odpowie golem rzutu karnego, tak jak zapowiadał Sawicki. Bardzo ładna akcja i bardzo ładnie Wojciech Szala w roli ofensywnego pomocnika, czyli tak jak z Radomskim, kiedy nie było Karwana, wyskoczył z zapleców obrońców Cezary Kucharski, no i Załuska nie miał najmniejszych szans. Nie zdążył Bajera, zresztą on nie jest obrońcą, tutaj nie sięgnął piłki Kościuczuk. I pierwszy, który gratuluje Kucharskiemu, to Stanko Świetlica. Trudne zadanie zatem teraz przed Stomilem. Gospodarze od początku meczu nie bardzo mają koncepcję na to, jak zagrozić bramce Legii. Wszystkie te akcje Stomilu załamują się w okolicach pola karnego zespołu warszawskiego. Natomiast Legia z upływem czasu coraz groźniejsza. I właśnie to zespół ze stolicy prowadzi już 1-0. Kucharski teraz na prawej stronie. Karwan wykorzystał złe przyjęcie Kowalczyka. Kucharski z pierwszej piłki dośrodkowanie. Jeszcze szansa dla Legii. No i było bardzo groźnie. Mogło być 2-0. Aleksander Wukowicz. Aż wyskoczyli z ławki rezerwowych obaj trenerzy Dragomir Okucha i Dariusz Kubicki. Wukowicz przed tygodniem z Radomskiem wszedł w czasie pierwszej połowy meczu. Chwilę później wypracował bramkę dla Legii na 1-1 i później Legia przyspieszyła właśnie dzięki jego zagraniom, dzięki jego podaniom z pierwszej piłki, a teraz próbował z dystansu zaskoczyć bramkarza Stomilu. Karwan. Źle rozegrali, bardzo źle piłkarze
Legii ten out. Duża niefrasobliwość. Przyniosło to efekt. Na moment jednak korzyści dla Stomilu. Raz jeszcze z autu Kowalczyk, teraz już bliżej pola karnego gości. Salami przymierzał się do zagrania przez plecy, jakby przewrotką, ale dobrze był pilnowany. I wychodzą goście. Kucharski, przy nim Januszewski. Wydawało się, że aut powinien być jednak dla Stomilu, że piłka w ostatniej chwili dotknęła nóg Cezarego Kucharskiego. Decyzja stojącego blisko całej sytuacji asystenta arbitra była jednak jednoznaczna. Gramy zatem dalej. Wukowicz, Kucharski, Świetlica, Świetlica 2-0. Coś niesamowitego. Piękne rozegranie piłki z klepki przez piłkarzy Legii. Świetlica i Cezary Kucharski. No i Stanko Świetlica zrobił to, czego oczekuje od niego trener Okuka. Po meczu z Radomskiem, kiedy Świetlica zdobył bramkę na 2-1, przebiegł niemal pół boiska, uciekł kolegom chcącym składać mu gratulacje, aby wyściskać się z trenerem Okuką. Teraz obaj panowie zachowali spokój. Okuka na ławce rezerwowych przyjął tylko gratulacje. Proszę zobaczyć, jak sklepki rozegrali piłkę i rozklepali obronę Stomilu zawodnicy Legii. Nie miał nic do powiedzenia Łukasz Załóżska. Piłka pod poprzeczkę, 2-0 zatem po 21 minutach gry dla przyjezdnych. No i zapowiada się już w tej chwili, że Legia może powalczyć o drugie w historii spotkań w Olsztynie zwycięstwo, ale to oczywiście nie koniec meczu. Próbował Salami, nie zdążył Bajera i piłka w rękach Wojciecha Kowalewskiego. Kowalewski zaczynał przygodę z ligą właśnie w Legii, później na sezon przeniósł się do Grodziska Wielkopolskiego. Legia go chciała jednak z powrotem, Kowalewski wrócił, nie wiedząc, że odejdzie z Legii Robakiewicz. Robakiewicz odszedł do Grodziska właśnie, a Wojciech Kowalewski znowu między słupkami Legii i teraz w każdym ligowym meczu. Stomil musi zaatakować, przegrywa już 2-0. Walka teraz na środku boiska, Wukowicz twardo, ale jednak stracił piłkę Lenart. Bajera. I tylko Salami w polu karnym. Na lewej stronie niepilnowany Kowalczyk, jednak partnerzy go nie widzieli. Pchają się piłkarze Stomilu środkiem boiska, tu gdzie największy tłok. Teraz już oczywiście po lewej stronie przy Kowalczyku obrońcy Legii. Zatem akcja prawą stroną. Więcej piłkarzy w żółtych koszulkach w polu karnym. No i uderzał teraz Abel Salami. Brawa od kibiców Stomilu, choć ten strzał głową, piłka po tym strzale głową jednak ponad poprzeczką bramki Legii. Bardzo ładnie wyskoczył do tego dośrodkowania Abel Salami. Uprzedził Jarzębowskiego. Ale gola nie było. Efektowne to było, jednak bez efektu. Magiera do Murawskiego. Znów Magiera. Już teraz piłkarze Legii mogą grać spokojnie. Już nie muszą się spieszyć. Prowadzą 2-0 po 25 minutach tego meczu. Murawski i Magiera. Teraz przypomina to taką treningową zabawę w dziada. Świetlica. Majewski. Przesuwają się piłkarze z Olsztyna w kierunku połowy Legii. No i przyniosło to efekt. Błąd Magiery, ale Bajera niepotrzebnie uwikło się w pojedynek z Arturem Majewskim. Z Adamem Majewskim. Gramy dalej. Sędzia to jest powietrze. Nawet gdyby zdarzyło się coś takiego w polu karnym i padła bramka, to musiałaby być uznana. Pan Święc był blisko całej akcji, a że było troszkę chaosu, także on miał okazję zagrać futbolówką. Holc wypychany przez Murawskiego. Kucharski zobaczył Wróblewskiego, ale już tam Święcki błędu tym razem nie popełnił. Był szybszy od zawodnika Legii. Kościuczuk. Odebrał mu piłkę Wróblewski, jednak gwizdek sędziego
Nie będzie zatem szansy dla Legionistów, a była okazja do ataku 3-2, bowiem tylko dwóch obrońców zostało przed Załuską. I gramy dalej. Bajera. Lenart. Wybiega mu teraz Kowalczyk, ale Szala tylko popatrzył, jak piłka opuszcza plac gry. Wcześniej Karwan pokazał jeszcze ręką zostaw i z autu bramkowego Kowalewski. Od razu na lewą stronę, tam gdzie mniej jest zawodników w żółtych koszulkach. No i takie obrazki będą nam się pewnie teraz powtarzać. Przy prowadzeniu Legii 2-0 goście mogą grać uważnie, a z kolei piłkarze Stomilu muszą atakować rywali już na ich połowie boiska i czekać na błąd. Holc, Kowalczyk, wraca Świtlica, jeszcze Kowalczyk, jest Karwan, spokojnie, aby bez faulu. Teraz Holc, nie dał rady Murawski, Holc ucieka mu salami. Dobrze pomyślane jednak, przewidział to Maciej Murawski. Karwan w roli obrońcy i Magiera daleko. Przepychał się Cezary Kucharski z Kościuczukiem. Piłka jednak już poza boiskiem. Z autu Januszewski. I potworzyły nam się takie pary na boisku. Murawski za Holcem. Nie za bardzo miał Januszewski komu zagrać tę piłkę z autu. Kowalczyk. Bajera. Szala i z autu Stomil. Zyskali gospodarze zatem kilkanaście metrów. Już są na wysokości pola karnego Legii. Holc uprzedzony przez Murawskiego. Ten, pomimo że z rozciętą głową, nie boi się tych interwencji właśnie w powietrzu. Kucharski do Karwana. Już tam biegną w kierunku pola karnego. I Świtlica i Kucharski. Karwan zakręcił Kościuczukiem. I tylko rozczarowanie już na ławce rezerwowych Legii. Blisko była trzecia bramka, bardzo ładna kontra Legionistów i bardzo ładnie zachował się Bartosz Karwan. Ale później zabrakło dosłownie centymetrów. Piłka jeszcze otarła się o słupek. Tymczasem w akcji Stomil. Salami. Salami przy nim Szala. Salami zdecydował się na uderzenie z dystansu, jednak to było dużo gorsze niż to uderzenie, które widzieliśmy dosłownie kilkanaście sekund wcześniej w wykonaniu Bartosza Karwana. Cisza wśród kibiców Stomilu. Być może państwo słyszą te śpiewy, to grupa Legionistów, kibiców z Warszawy, cieszy się z prowadzenia ich drużyny 2-0. Znów Murawski lepszy w pojedynku główkowym od Holca, ale teraz zagrał nakładką i będziemy mieli rzut wolny pośredni z okolicy linii środkowej. W dotychczasowych meczach Stomil stracił 7 bramek i aż 5 z tych 7 bramek stracił ze stałych fragmentów gry. Teraz Legia zdobyła 2 gole, no i były to gole po ładnych, efektownych akcjach. Holc z Salamiem i znowu Murawski. Nieprzepisowo powstrzymywany był Wukowicz. Rzut wolny dla Legii, Magiera. Poczekał jeszcze na gwizdek arbitra. Musi wybijać piłkę za łuska, bo to było podanie od piłkarza Stomilu. Nie mógł łapać futbolówki bramkarz zespołu z Olsztyna. Przed momentem Murawski znów w interwencji głową. Później teraz trzyma się za głowę, czego państwo nie widzicie na ekranach. Być może jednak zbyt ryzykowna jest ta gra Macieja Murawskiego. Po tym urazie, którego doznał kilkanaście minut temu. Wukowicz. Wróblewski. Chyba niepotrzebnie do tyłu. Był tam Majewski, ale zdążył wcześniej Holc. Nadal jednak Legioniści. Karwan. Kucharski. No i teraz pogubili się na moment goście.
ale znów piłka wraca w okolica pola karnego Stomilu. Karwan, Cezary Kucharski, na prawo wychodzi Karwan, do niego podanie, wrócił Kowalczyk. Będą próbowali teraz piłkarze z Olsztyna przeprowadzić jakąś szybszą akcję, no ale przeszkadzał Majewski Kowalczykowi, ten zagrał źle. W Olsztynie mamy zatem ciekawy mecz, dwie bramki Legii, 2-0 prowadzą goście, teraz szansa na trzecią bramkę, a w Krakowie Wisła nadal remisuje 0-0, mamy problemy z połączeniem się ze Stadionem Krakowskim, jak tylko uzyskamy łączność, dowiemy się, jak przebiega ta pierwsza połowa. Na razie jednak jesteśmy w Olsztynie, tu mamy bramki i tu mamy w tej chwili kolejny rzut rożny dla Legii. Pół godziny meczu za nami, 2-0 Legia prowadzi. Kucharski i Świtlica autorami goli. Wróblewski z rzutu rożnego. Wyskoczył Cezary Kucharski i teraz zdziwiony, że nie ma kolejnego rożnego dla Legii. Ale decyzja arbitra nie budziła wątpliwości. Jednoznacznie pan Święc pokazał na 5 metr za łuska właśnie z autu bramkowego. Wróblewski zostawił piłkę, ale aut dla Stomilu. Święcki. I teraz będziemy mieli rzut wolny dla zespołu gospodarzy. Przed meczem słyszałem rozmowy kibiców. Któryś z młodych panów Stomilu zapytał idącego do szatni zawodnika tego zespołu: to co, wygracie 4-0? Optymizm był zatem bardzo duży. Legia w ostatnich kolejkach, mimo że wygrała i z Radomskiem, i wcześniej wygrała 2 razy po 4-0 na wyjeździe, zarówno z Ruchem Chorzów, jak i w Pucharze UEFA, poziomem gry nie zachwycała. Dragomir Okuka mówił o problemach, o tym, że ma na treningach 8 piłkarzy, że reszta jest albo chora, albo kontuzjowana, albo jeździ na kadrę młodzieżówki. Powtarzał trener z Jugosławii, że potrzebuje czasu na zbudowanie zespołu. Na pewno dzisiaj z wyniku obaj trenerzy i kibice i piłkarze Legii na razie mogą być zadowoleni. Tym bardziej, że obie bramki dla zespołu warszawskiego padły po bardzo ładnych akcjach. A oprócz tego Legia stworzyła jeszcze 2-3 sytuacje, gdzie piłka mogła znaleźć się w siatce Załuski. Uprzedzony był Januszewski, ale Karwan zagrywał nakładką. Domagają się kartki kibice. Karwan przeprasza. Tutaj na powtórce widzimy, że pokazywał, że nic nie było, no ale zdecydowanie. Zbyt wysoko uniesiona noga, wyprostowana nakładka, decyzja arbitra słuszna, rzut wolny dla Stomilu. I Krzysztof Kowalczyk, który z wolnych potrafi strzelać bramki, no ale to zbyt daleko. Tym razem świątyni Kowalewskiego, spalony jest Salami. Nie ma bramki, oczywiście, że nie może być tej bramki. Nie będzie bramki, proszę państwa. Salami był na spalonym, chorągiewka bocznego poszła w górę. Zanim jeszcze Abel Salami zdecydował się na posłanie piłki do siatki Kowalewskiego. O proszę, wyraźnie Abel Salami na spalonym. Nadal zatem 2-0 do Legii, no ale Stomil musi walczyć. Tu już nie ma znaczenia, czy się przegra 3-4, czy 5-0, czy powalczy się o remis. A może nawet o zwycięstwo, no bo przecież nieraz w meczach bywało tak, że zespół przegrywający 2-0 potrafił obrócić losy spotkania na swoją korzyść. Gwizdy na trybunach, zdenerwowany też Paweł Holc, który miał zastrzeżenia do tego podania w jego kierunku. Tu Legia. Kucharski wrócił na własną połowę boiska. Za nim Januszewski, był też Kowalczyk, aut dla Legii jednak. No i niedobrze teraz Świtlica z Karwanem. Zbyt szybko zagrał Świtlica w kierunku Karwana, który po wrzucie z autu przez moment nie zdecydował się, aby biec prawą stroną boiska. Zbyt późno ruszył w kierunku piłki.
Kowalczyk. Salami. No i co teraz? Pan Świąt pokazuje, gramy dalej. Przyznam szczerze, że mam wątpliwość co do oceny tej sytuacji. Być może będziemy mieli ją za chwilę okazję obejrzeć na powtórce, ale na razie jeszcze nie pora na to, bowiem Legia, Kucharski do Karwana. Tylko w polu karnym Świetlica, jest dośrodkowanie, ale na 16 metr jednak żaden z zawodników Legii nie zamknął tam tej akcji. Najbliżej był Wróblewski, nie zdążył jednak do tego mądrze pomyślanego zagrania Karwana. Przed momentem rzut wolny po faulu Murawskiego. To jeszcze raz sytuacja i starcie Jarzębowskiego. No troszkę było artyzmu w tym, co poczynało Salami, ale nie wiem, czy wcześniej Jarzębowski nie przytrzymywał piłkarza Stomilu, tak jak teraz to robi za koszulkę. Salami, no i teraz pan Święt zdecydował się, że będzie rzut wolny dla gospodarzy. Jednak chyba dopiero później, po tym jak Bartosz Karwan zaatakował napastnika Stomilu. O właśnie, po tej sytuacji był gwizdek. Jeszcze tam chyba kopnięcie Karwana w nogi Salamiego. Kowalczyk, rzutu wolnego. Teraz może być groźnie w polu karnym Legii. Pięciu zawodników Stomilu wbiegają na piąty metr. No i Wojciech Kowalewski. Kucharski. Wukowicz na lewą stronę, tam jest Wróblewski, Wróblewski i Święcki, Wróblewski zbyt mocno wypuścił już sobie tę piłkę, ale wywalczył rzut rożny. W polu karnym mieliśmy tylko dwóch legionistów, Świetlicę i Adama Majewskiego. Świetlica już wcześniej pokazywał ręką, że wbiega tam w pole karne, ale Wróblewski tego po prostu nie widział. Nie spieszy się teraz Bartosz Karwan, zmierzający truchcikiem w kierunku chorągiewki. O właśnie. Rzut rożny dla Legii. I teraz mamy sześciu zawodników z Warszawy w polu karnym Stomilu. Przeszkadzał tam za łózce chyba Milewski, ale to nieważne. Świetlica. Osamotniony Salami, a przy nim Murawski. Salami, Holc, gramy dalej, Salami, ale jeden na dwóch, Abel Salami, nie ma komu podać, dopiero teraz Lenart, Tomasz Lenart! Już tylko Legia prowadzi w Olsztynie 2-1. Popisowo wyprowadzona kontra przez piłkarzy gospodarzy. Trener Chojnacki przyjmuje gratulacje, no ale ten wynik go jeszcze na pewno nie zadowala. 38 minuta meczu. Tomasz Lenart. Bardzo ładnie zobaczył go Abel Salami. Było trzech piłkarzy Legii. Nie dał rady przeszkodzić Wojciech Szala. Lenart podciągnął w pole karne, przymierzył i potem odetchnął z ulgą. Magiera, Szala, osamotniony Lenart. Kowalewski tylko popatrzył, jak piłka zmierza w róg jego bramki. 2-1 zatem. 38 minuta meczu, odnotujmy. Lenart, wcześniej Kucharski i Świetlica dla Legii. Zaostrzy się chyba nam ten mecz. Gorąco jest także na trybunach. Kibiców Legii od kibiców Stomilu oddzielają nie tylko puste sektory, ale też kordon policji z tarczami w hełmach. Na razie problemów wielkich było. Problemy miał za to Stomil, który przegrywał do 38 minuty z Legią 0-2, ale teraz po kontrze Salamiego i Lenarta jest już tylko 1-2. Legioniści myślę, że będą próbowali jeszcze przed przerwą powiększyć tę przewagę do dwóch goli. No Stomil musi dalej grać o remis, a skoro będzie atakował, to musi ryzykować to, że się odkryje. Radosław Wróblewski po raz kolejny z rzutu rożnego.
Wróblewski. Tłok w polu karnym, znów Załuska wpadł właśnie w ten gąszcz. Zamykał akcję Majewski z 16 metrów, ale bardzo niecelnie. Niepewne są te wyjścia, dość ryzykowne, młodego bramkarza Stomilu, który wybiega na 5 metr, tam gdzie jest zazwyczaj po kilku zawodników obu drużyn. No właśnie tak jak teraz. Bardziej mu tam przeszkadzali jego piłkarze, jego koledzy niż Jarzębowski. Dobrze Januszewski nie pozwolił przejąć piłki z Fitlicy. Karwan, no a kibice Stomilu domagają się teraz jeszcze jednej bramki. Karwan zawiązuje but. Arbiter pokazuje, że Karwan powinien opuścić boisko i że aut powinien rzucać inny piłkarz Legii w tej sytuacji. Zyskał Bartosz Karwan kilkanaście sekund. Teraz Kucharski, Karwan. Dobrze pilnowani są teraz przed polem karnym zawodnicy Legii. Wukowicz w pewnym momencie musiał nawet rozpocząć akcję w przeciwną stronę, w kierunku własnej bramki. Karwan, Wukowicz wychodzi tam na pozycję. Wcześniej wychodził Kucharski, ale poszło dośrodkowanie w kierunku Wróblewskiego. No i mamy rzut rożny dla Legii. Nie zgadza się z decyzją arbitra Załuska. Zobaczmy. No chyba tego rożnego nie powinno być. Uderzał głową Radosław Wróblewski. Moim zdaniem na tej powtórce wyglądało na to, że nie otarła się piłka o żadnego z zawodników Stomilu. Z lewej strony rzut rożnego Bartosz Karwan. Znów Załuska wychodził, ale uprzedzony przez Januszewskiego. Takie wędrówki bramkarza Stomilu mogą się dla niego źle skończyć. Ponownie osamotniony Salami. Teraz do niego długa piłka, ale nie za bardzo było wiadomo, czy ma iść Bajera, czy ma iść Salami. Obaj zrezygnowali. Stomil musi zatem ponownie budować akcję od własnego pola karnego. Januszewski do Kowalczyka. Ten długie podanie w kierunku właśnie Salamiego. Nie dał rady Bajera. Lenart. Ładnie Lenart. Brawa od kibiców. Mógł chyba jednak wcześniej podawać tam na prawą stronę. Jest jednak dośrodkowanie w pole karne Bajera. Abel Salami. Lepiej ustawiony Kowalczyk. Pośliznął się Bajera. Ale Stomil nadal w akcji, nie ma spalonego, gramy dalej. Abel Salami, Szala, teraz Murawski. Sporo chaosu na 16-17 metrze. Korzystnie to jednak to wszystko zakończyło się dla Legionistów. Powoli zbliżamy się do końca pierwszej części gry. Legia wygrywa w Olsztynie 2-1, chociaż już prowadziła 2-0. W Krakowie nadal nie ma bramek, zatem ciekawiej na stadionie w Olsztynie. Wróblewski, pilnowany jednak, pogubił się i piłka dla Stomilu. To zamieszanie na trybunach, które przed momentem widzieliście Państwo w tle, wynikało z tego, że policjanci po prostu postanowili przesunąć tę strefę bezpieczeństwa kibiców, powiększyć ją. I zmusili kibiców Stomilu do opuszczenia jednego z sektorów. Kibice Legii są jednak przynajmniej do tej pory bardzo dobrze oddzieleni od fanów gospodarzy. Kucharski. Brawa za to podanie w jego kierunku. Sam nie był zadowolony z tego uderzenia, które poszybowało nad poprzeczką bramki Załuski. A właśnie. Próbuje Stomil. Upadł tam Bajera, ale arbiter pokazał, gramy dalej. Przejęli piłkę znów gospodarze. Salami efektownie, ale niedobrze. Do Bajery. Bajera był zbyt daleko, aby zdążyć do tego zagrania. Abel Salami twierdzi, że chętnie by poszedł w ślady swoich kolegów z klubu Rangers Enugu, słynnych Nigeryjczyków JJ Okocie i Taribu Westa, którzy zrobili światowe kariery. Salami nie ukrywa, że to jest także jego marzeniem i
Stomil traktuje jako odskocznię w kierunku lig zachodnich. No, pożyjemy, zobaczymy. Na razie jesteśmy na stadionie w Olsztynie. Za moment dowiemy się, o ile pan Święcy przedłużył tą pierwszą część gry, bowiem sędzia techniczny już powoli przygotowuje tablicę, na której pokaże doliczony czas. Tymczasem Stomil, Januszewski. Holz. Jeszcze Kowalczyk. I dobrze Adam Majewski. Był teraz moim zdaniem spalony. Nie było chorągiewki sędziego asystenta. Kowalczyk. I brawo Kowalewski. Bardzo ładna, efektowna interwencja bramkarza Legii. A Kowalczyk wrócił już w okolice własnego pola karnego za Bartoszem Karwanem. Murawski ponownie głową i znów tam poprawia opaskę. A arbiter doliczył 2 minuty. O, właśnie teraz widzimy. Była jedna poważniejsza przerwa w grze po tym, jak zderzyli się głowami Murawski i Januszewski. Stąd też to przedłużenie pierwszej połowy. Święcki. Błąd Jarzębowskiego. Salami. Abel Salami. Ale tutaj nikogo nie ma z piłkarzy Stomilu, a blisko Salamiego był Paweł Holc. Być może trzeba było właśnie jemu odegrać piłkę na uderzenie z dystansu. Rzut wolny dla Legii. Szybko wykonali ten fragment gry goście. Wróblewski. W polu karnym tylko Świetlica. Teraz dopiero dobiega Kucharski. Pomylił się Kowalczyk, walczy Kucharski, jest niepilnowany Karwan, Bartosz Karwan, brawo za łuska. Efektowne uderzenie Karwana, bardzo mądra decyzja, tutaj trzeba było właśnie uderzać z pierwszej piłki. Dużo mamy zastrzeżeń do polskich piłkarzy, że boją się takiego ryzyka, że przekładają sobie piłkę z nogi na nogę, ale również efektowną interwencją popisał się młodziutki bramkarz Stomilu Łukasz Załuska. On w 3 meczach puścił już 7 bramek, licząc to spotkanie w Pucharze Ligi, ale naprawdę w każdym z tych spotkań popisał się kilkoma interwencjami, które ratowały Stomil od utraty kolejnych goli. Jeszcze szansa dla Legii. Jeszcze pan Święc nie przerywa gry. W polu karnym Szala. Teraz jest Adam Majewski. Lewą stroną Kucharski. Ale szansa teraz dla Stomilu. Bajera, no i Salami. Sam Salami, 5 zawodników Legii. Bajera. Bajera, jeszcze Bajera. Będzie rzut wolny i będzie kartka. Faul był na pewno przed polem karnym. Pytanie, jaką kartkę zobaczy piłkarz Legii? Tylko żółtą. No i to jest pytanie, czy będzie temat do dyskusji dziś wieczorem w Sport Plusie, jeśli chodzi o kontrowersje. Zobaczymy powtórkę. Na pewno jest to dyskusyjne, bowiem no miał przed sobą jeszcze innych zawodników. Piotr Bajera, ale też wychodził w pewnym sensie na czystą pozycję. Żółta kartka dla Magiery. Na pewno już 2 minuty minęły doliczone przez arbitra, ale teraz dziwne byłoby, gdyby Piotr Święc przerwał to spotkanie, zakończył pierwszą połowę, chociaż nie takie rzeczy się zdarzały. Kiedyś na Mistrzostwach Świata w 1978 roku przerwał sędzia mecz, kiedy Brazylia dośrodkowała z rzutu rożnego, kiedy piłka była w powietrzu. Brazylia zdobyła wtedy bramkę i ona nie została uznana. Ustawia mur Piotr Święc, jest przy tym rzucie wolnym oczywiście Kowalczyk, jest Holc, jest Bajera. Holc powiedział, że on ma z Kowalczykiem jakiś taki tajny kod, po którym Kowalczyk zdobywa rzutu wolnych bramki. Zobaczymy zatem, jak to się wszystko rozwinie. Salami i Berliński w murze piłkarzy Legii.
Jeszcze doszedł tam Januszewski. Uwaga, Kowalczyk! W momencie, kiedy już zagrana została piłka.